No i doszliśmy do świadczeń i komunikatów. Mam tutaj taką prośbę, żeby wyjaśnić jedną rzecz związaną z ulicą Pokrzywki. Bardzo bym prosił, żeby tutaj, bo ja dostałem dzisiaj informację na zarządzie, że komisja wnioskuje o ustawienie znaków zakazu na zakrętach, tak? Ja tutaj, tutaj jesteśmy, prawda? Bo ten temat był już wielokrotnie omawiany. O jakie wyjaśnienie chodzi? Już powiem. Że miejsca, w których mają te znaki być ustawione, są już określone, bo ja mam napisać pismo, które nie precyzuje, w których miejscach. Czy rozumiem, że to jest kwestia ustalona przez komisję, bo ja muszę pokazać, zaznaczyć, przepraszam, ja dołączę do tego załącznik graficzny i pokażę ewentualnie proponowane miejsca. Jeśli teraz pokażemy tu na mapie, tak? To będzie mi łatwiej, prawda? I wtedy pójdzie załącznik, prawda, z tym pismem i wtedy będzie konkret, bo jak napiszemy na zakrętach, przepraszam, to może być to mało precyzyjnie pokazane. Tutaj się kończy, mniej więcej, ja nie widzę teraz dobrze. Czy pokazać zdjęcie, zdjęcie pokazać? Proszę. Tu jest parking. O. Tutaj. Znak zakładu. O, przesłupkę. Przyjechałem, tak? Tak, przesłupki. Tu, tak? Tu nie jest. Tutaj, tak? W końcu parking. Pan Stanisław patrzy, bo będzie mógł zapisywać później. Czyli tu jest znak zakazu, a odwołanie? Przy wyjściu na prost. Bo tutaj... Tutaj. Przy wyjściu na prost. Tak. Tu mniej więcej, gdzie jest ten samochód. Tu? Nie, no, bliżej. Raczej tu. Tu jest odwołanie? Pod drzewem. Czyli ja rozumiem, że te wszystkie samochody, które tutaj stoją, nie będą mogły stać. Czy radny miejsca tutaj wyraża zgodę na takie rzeczy? To pan przewodniczący z tym tematem się przespał i tak uzgodnił, że tak ma być. Ja mam jedną sprawę, ale nie przechodzi. Kwestia... Nie, to na razie omówmy jedno, potem drugie. Na drugim akurat jest wszystko ok. To jest główne przejście. Jest cały czas były pasy. Jeżeli będą pasy, to nikt na pasach nie stanie, a tak to stoją na pasach i tam nie można przejść. Podobno nie można pasów tam namalować. Tak nam powiedzieli. No to pan przewodniczący powiedział, no to damy znak. Bo inaczej strasznie będzie tych panów stamtąd, co przyjeżdżają. A zresztą nie jedno zdjęcie widzieliście, że stoją na przejściu. Na przejściu stoją i starsi, czy ani przejść, dookoła obchodzą samochody. To jest moje zdanie. Czyli rozumiem, jak postawimy te znaki w tym miejscu, to konsekwencją tego będzie usunięcie tych samochodów. Ale to zrozumcie, nie o to chodzi. To jest taki wielki błąd, bo nie da się cztery kreski namalować pasu i to by było wszystko. Bo na pasie nie stanie i wtedy ta strażnik może go powiedzieć, proszę pana, i manta. A dosłownie będziemy znaki stawiać. Nie wiem, mówię akurat tylko o tym punkcie. Może udałoby się tak porozmawiać z inspektorami, że może rozważyli, czy tam malowanie takich znaków. Tylko nam powiedzieli, ja powiem dlaczego, bo tam sprawa była Kogucika jeszcze, prawda? Czyli tak, kawałeczek dalej. Tak, jeszcze pan Artur Klimas był tutaj w Radzie, tak. I temat był poruszany. Dostaliśmy informację, żeby zrobić przejście dla pieszych 4 metry. Taka jest szerokość przejścia dla pieszych. I to nie ja wymyśliłem. I teraz ja urzędnika nie zmuszę do tego, żeby on namalował pasy, no jeżeli mi mówi, że nie namaluje, dlatego że... Przejścia nie można większego zrobić, jaka jest bramka, żeby do kogoś... Ale ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Ale urzędnicy pokazują, że oni, żeby wymalować przejście, muszą być spełnione przepisy, a później tłumaczą to, że jeżeli namaluje się przejście, to przechodzenie w innym miejscu ulicy niż po przejściu jest wykroczenie. I teraz nie wiadomo, co zrobić, prawda? Jeżeli ktoś będzie przechodził poza tym przejściem dla pieszych, to łamie
przepisu ruchu drogowym i może być nawet ukarany. To jest też teoria, prawda? Bo w takich miejscach wewnętrznych to nie ma szans. W siatkę będzie, no musi wejść na ten na pas, no bo jest brama, no i to brama. I dlatego ja mówię, że tutaj jeszcze może się uda, może zrobię małe odstępstwo od tego i wymaluję pasy. Bardziej te pasy, przynajmniej ja mówię moje, niż ustawianie znaków. To nie poważne na zakrętach. Ale szanowni państwo, ludzie, nie wszyscy podchodzą do tematu w sposób zdroworozsądkowy. Mam inspektora, który do tej pory pracuje w Cykicie, który do mnie powiedział, że logika go nie interesuje. Wtedy, kiedy jeszcze słupy były, za przeproszeniem jeszcze w powietrzu, a on postawił słup na środku chodnika, który miał 1,20 m. To trzeba być naprawdę osobą, która mało co myśli. Ale tyle. Pan radny Buczkowski. Panie przewodniczący, co do kompetencji Zikitu, to już mieliśmy okazję się przekonać, jak ustawialiśmy tu znaki. Był, który się pan nie znał na znakach, jest to nagrane, także to jest pierwsze. Ale to już mniejsza z tym. Natomiast ja wiem o czymś innym, że byłem na komisji praworządności i byłem przeciwko ustawianiu znaków zakazu, bo to jest coś najgłupszego, co może być. Zamiast poszerzyć drogę, zamiast zrobić parking, to ustawiać znak. To jest, proszę państwa, byłem i jestem przeciwko ustawieniu znaku tam zakazu, dlatego że zabieramy powiedzmy 10 miejsc parkingowych. A zatem ja jestem za tym, żeby, proszę państwa, zrobić parking. Ale podobno się nie da zrobić parkingu, to proszę państwa, czy nie dałoby się na przykład poszerzyć tej jezdni w tym miejscu, zlikwidując powiedzmy tą zieleń i zrobić, wylać asfalt. I wtedy te pojazdy przesunęłyby się na jezdnię po prostu. Jeśli nie może być parkingu, bo nie da się, czy zgadza się radny? Oczywiście, że tak. Zróbmy, proszę państwa, poszerzmy, wylejmy tam asfalt, zlikwidując i będzie super, prawda? Dlaczego się nie da? No bo na ktoś boską, nie da się... No w jednym miejscu się da, bo są centymetry, a w drugim są węższe. I będzie sprawa załatwiona, proszę państwa, a nie załatwiamy znaku, tak jak u nas tutaj przegłosowaliście państwo, ludzie sobie parkowali przy Szóstce na Jagiellońskim, no znak jest, oczywiście nie mogą parkować w tej chwili tam na chodniku. No. No proszę państwa, no nie jest to, żebyśmy nasza rola nie jest taka, żeby zabierać miejsca parkingowe, tylko żeby je tworzyć. Taka jest nasza rola. Tak jest, pan jest. To nasz grzyb. Ja przepraszam bardzo, ale pytanie do pana przewodniczącego, bądź też pana radnego miejsca. Proszę mi sprostować, to był wniosek mieszkańców, z tego co pamiętam, z ostatniej komisji, bądź też sesji. Mieszkańcy chcieli przejście pasy. Przejście. Ponieważ tam nie da się tej pasy zrobić. Nie było znaku? Nie. Bo ja przepraszam. Proszę mnie wyprostować. Ja mogę przeczytać to pismo, które tu jest. Ja mogę przeczytać. Ja zadam pytanie panu przewodniczącemu Komisji Praworządności. Jeśli chodzi o to miejsce, o tą ulicę Pokrzywki, to mieszkańcy mieli wiele postulatów. Jeden z nich to były znaki zakazu postoju i parkowania w tych miejscach, które dzisiaj wskazuję. I dlatego tak, między innymi dlatego komisja tak przegłosowała. Tam było jeszcze kilka postulatów, między innymi właśnie przejście dla pieszych. Ale Zikit, jak wiadomo, odmówił. Tutaj wracając do tematu poszerzania, ja myślę, że tutaj jest poszerzaniem, tutaj pełna zgoda jest i tutaj wszędzie, gdzie dałoby się poszerzyć, ja bym poszerzał. Nawet utwardzając te, prawda? Ale jest pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że te samochody mogą parkować ukośnie i będzie dokładnie to samo, co jest tutaj. Aczkolwiek ja powiedziałem, że ulica Pokrzywki będzie tak samo jak ulica Fatimska, w jakiś sposób może poprawiona. Tak jak na przykład na ulicy Ptaka próbowaliśmy pewne takie drobiazgi, ale to mówimy o drobiazgach. Utwardzone ze względu na to, że uzgodnienie tutaj parkingu, który by był na całej tej długości. Teraz widać, panie przewodniczący, przepraszam, teraz akurat widać, widzi pan, tam są w poprze. Gdzie? Oni są wysunięte, a tam jest, to? I o ile usunięty ten duży samochód biały. Prawie na jezdni jest, pół jezdni zajmie. Tak. A te dość nawet weszły fajnie. Znaczy ja mówię tak, że ja znam temat też z innych osiedli, gdzie po prostu samochody stają niestety na ulicy, zajmując jeden pas ruchu, jest to super niebezpieczne, super niewygodne, a przy ulicy Pokrzywki powiem szczerze, gdzie jest ruch dużo większy niż lokalny, dużo większy jest niż lokalny, jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. Już pomijam to, co jest dalej, prawda? Bo to, co jest dalej, to już państwu już pokazywałem. O, tu jest najwęższa droga. Bo tutaj moim zdaniem bezwzględnie trzeba te znaki ustawić. No oczywiście.
Tutaj bym nie miał żadnej wyrzutki. Panie przewodniczący, ale nie dałoby się zrobić asfaltu tutaj. Dobrze. Zamiast tego nie dałoby się zrobić asfaltu, wtedy pojazdy by się przesunęły, nie trzeba ustawiać znaków zakazu. Panie radny. Nie pytam pana, czy nie dałoby. Nie pytam mi pan. Pytam. No, no to ja chcę powiedzieć, że tam jest różnica terenu. Proszę zobaczyć, że tu jest różnica terenu, którego nie widać tak naprawdę. Ale pan zaraz zobaczy, jak zobaczymy, to jest ten. Widzi pan, gdzie jest samochód, a gdzie jest chodnik? Czyli w momencie, gdybyśmy przesunęli się tutaj do tego, trzeba było mur oporowy robić. I byłoby... Panie przewodniczący, pan zresztą był za tym, żeby to przesunąć. Oczywiście, ale mówiłem... Już nie jest. Nie, nie, przepraszam. Chodnika. Mówiłem, żeby przesuwać też chodnik. I tutaj, gdzie jest tutaj, za tym samochodem, nie ma już tej skarpy. Zgadza się? Tak. I tam mówiłem, że ewentualnie można robić miejsca parkingowe. Panie przewodniczący, teraz jest taka sytuacja, że ludzie są już tak wkurzeni, bo podpisali, że niestety nie można tutaj tych robić zasiedli. I teraz chcą ten, to jest ogólnodostępny, to jest wpisany do bloku, wykupiony ten chodnik jest, no jakaś, ktoś zrobił wielki błąd. On jest wykupiony. Chcą, jeżeli to jest nasza ziemia, wykupili mi, chcą ten cały chodnik zdejmować i zasiać trawę, bo to jest nasz teren. Proszę bardzo, niech tak zrobią. I wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest w tym momencie była konsekwencja głupoty, jak to tak nazywam. Wykup gruntu. Bo raz, że ponieśli już koszty czego? Ponieśli już koszty, to będą ponosić jeszcze koszty rozebrania chodnika, bo nikt tego w czynie społecznym nie zrobi, bo trzeba chodnik, to kupić. A jak nie, no to chodnik musi być, bo jak się komu coś stanie, to... A jeszcze go muszą remontować i odśnieżać. Się remontować. Ja to mówiłem. Ściągnięcie chodnika pokazuje, że można wrnąć tą głupotę. Chciałem w ten chodnik wejść, żeby wejść w ten chodnik, nikt tam nie powie nikomu, że... Ale... I zrobić go wyższy. Ale się nabrzydza, wie pan. No, no i co się tam. Ale no i co z tego, że no nie straszmy się na litość boską. Tylko tam, no bo to jest chyba, my jesteśmy tu po to, żeby ludziom pomagać, a nie utrudniać. No jeżeli... Ale jak pan sobie to właśnie? No tak, nie bez prawa. Nie, ale i nawet dla gminy by było fajnie, bo by nie musiał tego skwarka cały czas. To się wszystko da zrobić, a tam gdzie nie chce, to się nie da zrobić. Rozstrzepowalce. Podam przykłady, proszę pana. Mówię o blok 9, blok 3, proszę pana, osiedle Jagiellońskie 3, Przedep, proszę pana, powiedział pan, że się nie da, nie będziemy legalizować samowoli i tak dalej, gdzie starsze osoby chodzą, skracają sobie drogę. Kiedy pan Stanisław, nie pan nie odbiera do pana, przepraszam pana, niech pan nie odbiera. Gdzie ja już pan ale zaraz, nie pan tego nie odbiera. Proszę, proszę mówić. Proszę pana, gdzie pan Stanisław zaproponował koło Biedronki na osiedlu Kazimierzowskim, dało się Przedep zrobić. Gdzie pan Kazimierz koło Siódemki, proszę pana, Przedep zrobić na tym, dało się zrobić. U mnie się nie dało, proszę pana. Tam, gdzie ktoś, proszę pana, inny się da, tam, gdzie ja się nie dam. Jedno pytanie, panie radny. I tak samo tam, proszę pana, jestem przekonany, że jakby był przewodniczącym Rady Dzielnicy, proszę pana, pan Szewczyk, dałoby się poszerzyć tą drogę. No to jestem tego pewny. To jest razu. Ale pan panie radny, ja powtarzałem bez przerwy jedno i to samo. Na Komisji Praworządności, na Komisji Infrastruktury, że ten chodnik zrobił dla dzieci z koło 80 lat, które to dzieci są z osiedla Przyjaciół. Właśnie z pańskiego okręgu, bo nikt tam nie chodzi. Ci staruszkowie niech sobie chodzą naokoło, proszę pana, albo niech brudzą buty, bo i tak chodzą tam, bo jest przedem zrobione. To proszę się nie powoływać na mnie, żeby nie zostało. Niech pan się nie obraża, bo ja nie powiedziałem do pana, żeby pana obrazić. Tylko powiedziałem, że w innych miejscach się da, akurat pana przykład dałem. A pan powiedział jeszcze, przepraszam, czy dobrze usłyszałem, że u pana się nie da? Tak pan powiedział? Czy mi się przesłyszał? U mnie się nie da. A, no to teraz chyba bardzo bym prosił, bo ja zawsze jestem konkretny, albo staram się. Czy blok 9 to... To nie pana 9, jest? Tylko 3 mówię. Przepraszam, czy pan gdzie... Pana, okej, to jest 9. 9. Tak, oczywiście. Czy przed 9 się coś dało zrobić? Proszę pana, dało się zrobić... Dziękuję. Ale ja to przepraszam, nie dyskutuję. A czy to pole przed 9 się dało usunąć? Proszę pana, dało się. Dziękuję, a przepraszam. A czy chodnik jest zrobiony, proszę pana? Który? No, no tam, gdzie to pole zostało. A to pan chciał, żeby wszystko było zrobione? Nie, nie wszystko. W takiej sytuacji to ja też nie jestem. Nic to się mówi, ale ja się nie mówię. Ale rozumiem, że to nie głupa. Jeszcze jedno powiem. Koszt. Tylko nie mi pan powie koszt, jak to jest. To znaczy koszt wykonania? To koszt wycięcia to woli, a jaki jest koszt na samorządowy? Nie wiem, ile jest na samorządowy, bo jeszcze wciekał. Ale mniej więcej wiedział pan. A koszt Szajnowicza jaki? 600 tysięcy. A Szajnowicza jaki koszt? Dobra. No ale widzi pan, ja staram się tutaj rozmawiać merytorycznie i mieszka pan teraz w Trójce, na jakimś osiedlu Jagiellońskim
I na osiedlu Jagiellońskim, w Trójce... Ja nie wiem, czy to dobrze, że pan ujawnia, bo że ona gdzie ja mieszkam. Ale to jest napisane. Może ona gdzie jest to napisane. Nie jest to napisane, że to się nagrywa osoby postronne. Ale nie, nie straszmy się, przepraszam. No nie, ja pana nie straszę. To ale proszę pana, ja pana nie straszę, tylko wie pan, teraz pan się robi niegrzecznie. Bo jak ja chciałem się dowiedzieć, gdzie mieszkają radni, to nie mogłem, bo pani Małgosia utajniła to dla mnie, dla radnego. A pan publicznie mówi, gdzie ja mieszkam. Ale nie, ale przepraszam, nie ma, pan się teraz czepia, a chcę pokazać. Ja chcę wiedzieć, gdzie mieszka, gdzie panie, panie radny, proszę zobaczyć. No dało się zrobić, a pan pytanie jest, czy pan uważa, że to była rzecz zrobiona, nie wiem, dla mnie? To są rzeczy, ja robię tam, gdzie jest potrzeba, tam robię. I ja nie mówię, że to jest radnego X, Y, Z. A pan próbuje tutaj pokazywać, że robię ich... Panie Przewodniczący, to bardzo proszę, konkretnie. Dobrze, konkretnie. Jaki jest koszt zrobienia tego przedeptu na osiedlu Jagiellońskim, tak nazwijmy, no tak się mówi już, czyli ten miejscu, gdzie przechodzą pożone lewy, to jest koszt położenia płytne. A ja nie wiem. No mniej więcej wie pan, bo tam, gdzie było zrobione pana sekcja, to nie więcej 15 tysięcy. Powiedz 15 tysięcy, to nie jest duży koszt. To nie jest duży koszt. No to czemu mają ludzie czekać aż teraz? Bo ja powiem. Poza tym, jeśli chodzi, jeszcze ja tylko powiem panu, odnośnie tego poszerzenia parkingu, to już pan poseł aktualny raz obiecał mieszkańcom, ale tego, że będzie poszerzał, nie tak jak był radny, to że pan był dziewiąty. I proszę pana, tyle lat, 10 lat, bo była pani tutaj Grzeszczuk i pan mówiła, że spada, kiedy składa pismo 10 lat temu, proszę pana, do Rady Dzielnicy. To musiał góra być, żeby to zrobić. I tyle lat, proszę pana, czekało to, gdybym się nie upominał i walczył, proszę pana, a, nie było. Rozumiem. No i już wszystko jest jasne. To już wyjaśniliśmy sobie, ale ważne, że jest zrobione. Świetnie, ale czy przedtem wróćmy do pokrzywki. To było odnośnie pokrzywki, tak jak pan tutaj radny zaznaczył. Czyli ja w tym momencie, tak jak powiedziałem, tutaj porozmawiam z inspektorami z Instytutu. Jeszcze wróćmy do drugiego łuku pokrzywki. A drugi to był ten na przejściu do Kogutka, tak? No to przedni. Tak, przedni. No to o tym myślałem, że już powiedzieliśmy, dlatego przyszedłem. Ale nie wskazaliśmy. Drugi. Ja przepraszam, że... Pierwszy jest od Andersa. Tak? Bo ja myślałem, że to o tym łuku. Nie, nie, jeszcze wcześniej. O tym. Tak. Tu, żeby tutaj nie stały, tak? No, nie, mówimy tu o... Tu jeszcze? I to chcecie panowie jeszcze usunąć? Tam jest. Tu, odtąd. Czyli odtąd, tak? Nie. Nie będzie niczego. Odtąd? Tak. No. To. No to praktycznie tu znowu będzie odtąd do tamtąd, tak? Chwileczkę, to tak samo się będzie. No, tak, ileś by tych znaków? Można samochodem wyjechać. Ale tu ustalaliśmy tylko łuki. Cztery znaki miały być, z tego co pamiętam. A tu już sześć jest przynajmniej. Gdzie jak to jest, nie to tego nie? Ale jakie sześć? O czym pan mówi? Cztery. Nie, no bo było dwa odcinki. Na początku tutaj. Dwa odcinki. Tak, i dwa odwołania. No czyli cztery. Przecież ja mam wskazać cztery punkty. Tu? I znamy. Początek, koniec, początek, koniec, i koniec. Nie, nie, nie. Nie, nie. Panie Przewodniczący, proszę patrzeć uważnie. Proszę powiedzieć. Tutaj był drugi. Odwołanie. Odwołanie. I to był czwarty znak. I to ja rozumiem. A znak za... Ale przed chwilą żeśmy rozmawiali o tym. Tu i to jest... Nie ze mną. Ale teraz żeśmy rozmawiali. Ale nie ze mną. Nie, to wrzucił z te samochody tutaj zresztą przeszkadzają, panie przewodniczący. Ale tak ja ten temat już wielokrotnie mam. Nie, nie można się tam zmieścić, bo one tam te trzy samochody nie powinny być poddawane. Znaczy na pewno ten temat był poruszany na komisji, chyba na którejś ja byłem. I tutaj pokazywaliśmy, że wjazd tutaj, ten były. Czy jest tu niebezpieczny? Ja to pamiętam. Bardzo niebezpieczny. Ale rozumiem, że to nie był wniosek komisji. Nie. Ja mogę powiedzieć, że zarząd będzie wniosował, tak? My możemy o tym znowu rozmawiać, możemy to rozszerzyć nasz wniosek, natomiast głosowanie było tylko tych. Czyli ja moim zdaniem, czy zdaniem zarządu jest również zasadne, żeby te samochody tutaj nie stały, ze względu na to, że ten budynek wystając tutaj powoduje super niebezpieczeństwo. Ale to jest inny wniosek, panie przewodniczący. Wniosek dotyczył komisji, dotyczył tylko dwóch zakrętów. A nie tego. Zakaz zatrzymywania i odwołania. Czyli nie tutaj. Nie.
Okej, ale tutaj ja uważam teraz tak na gorąco, że tutaj, również jest zasadne i rozumiem, że pan przewodniczący zastanawiając się teraz nad tym tematem, nie wiem czy uzna to za zasadne, ale żeby o tym temacie też panie przewodniczący, jeśli o mnie chodzi, to najlepiej byłoby, gdyby te wszystkie samochody nie stały tutaj tak wzdłuż, jest. Tylko że... Na Tomeksie. Tylko że... Na Tomeksie jest, bardziej niesamowity. Że mieszkańcy nie będą mieli gdzie parkować. To jest pewnego rodzaju kompromis, to co my ustaliśmy na komisji. Natomiast jeśli tutaj nie będą stały samochody, na pewno będzie bezpieczniej. Z kolei będzie trochę mniej miejsca parkingowego. Na tej drodze tam dwa samochody się nie miną. Mieszkańcy będą musimy przesunąć się i przejechać. Nie wiem, jak tak samochody są. To jest bardziej problem mieszkańców i również radnego miejsca. Panie przewodniczący, jeśli można to słowo. No ale omówmy do końca. Ten właśnie o tym mówię. Proszę przesunąć. Ale który jest zakręt? Tamten już jest wskazany. Tamten jest już. Może pas zamalować. Nie bój. Ja osobiście będę wnioskował, żeby tam może z pasami. Wymalować. Tych znaków, szczerze im więcej tych znaków. Nie wiem, czy pamiętacie, jak było na Wielbusa. Pamiętacie ulicę Wielbusa, czyli tam między gastronomikiem a pracę? Tam było 6 znaków, chyba zakaz zatrzymywania się postoju, bo każdy wjazd do pawilonu potraktowali jako skrzyżowanie. No to było super idiotyczne. Ale to jest inna sytuacja. To ja wiem, ale w tym momencie było tych znaków tak dużo. I teraz ja myślę, że tutaj może faktycznie te pasy by udało się wprowadzić, to wtedy byśmy w jakiś tam sposób może nie do końca prawny, bo wiadomo, że jeżeli ktoś by się uparł i by był jakimś prawnikiem, to by pewno się sądził, a gdzie jest oznakowanie, a gdzieś tam. To może być różnie. Nie wiem, jak inspektorzy do tego tematu podejdą, bo każde przejście dla pieszych nie tylko ma być wymalowane, ale również oznakowane. I tu może być problem, że oni muszą zrobić projekt, który nie będzie zgodny z podstawowymi parametrami przejścia. Tego się boję. Ja czasem się zastanawiam, czy nie lepiej dogadać się ze spółdzielnią, przepraszam, żeby dogadać się ze spółdzielnią, wziąć, namalować i... byłoby pomalowane. My mówimy bardzo o uwagę, że z drugiej strony mamy chodnik i parking. Więc automatycznie nam wyłączył miejsce na parkingu. Jeśli będzie wyznaczone przejście dla pieszych. Nie, ale to przejście jest tędy, prawda? No tak, masz parking po stronie sklepu. Tak, jest po drugiej stronie od przejścia. Ale gdzieś masz sposób. No tak. Nie. Ale nie po prostu przejście jest po to, żeby przechodzić na drugą stronę chodnika. No to może być ale 10 metrów przez całe osiedle niepodległości za moich czasów chodziło do tramwaju. Wtedy chodnik, tutaj jest na szaro, to jest parking. Przejście nie wolno się zaczynać. Tu było przejście na pasy. Tutaj było przejście, można tam był chodnik, ale wykonowaliśmy to z poszłym rasiem, że zrobimy zajazd. No i jest godzina tygodnia i stoją cały czas. Nikt się do tego jeszcze nie przyczepił za 10 lat. Widzicie, także czasem takie rozwiązania, powiedzmy sobie, tymczasowe są chyba najbardziej... Ale co mi się spodobało, że widzę, że panie przewodniczący, pan chce poszerzyć tę zieleń. To może zacznijmy i tą zieleń tylko co radzi i asfalt radzi. Może nie asfalt, myślę, że może no to tam cokolwiek, żeby utwardzić. Utwardzić teren. Tylko. Ale tak powiedziałem, nie wszędzie, tylko tam, gdzie w tych kawałkach można coś zrobić. Bo to jest pewien kompromis, bo... Szczególnie na tych łukach. To byłoby idealnie wtedy. Szczerze, nie wiem, czy na łukach. Idealnie to by było przesunąć chodnik i zbudować... Szanowni Państwo, to ja tylko taka dygresja, bo odnośnie pokrzywki. Czy są jakieś jeszcze? Albertyńskie 21. A! Tu proszę Państwa, Albertyńskie 21. Słupki. Parking. Albertyńskie 21, Szanowni Państwo, nie ma radnego Pawińskiego. Tu. Chodzi o ten teren. Ten teren jest zajeżdżony przez samochody. Byli mieszkańcy u mnie, chcą, żeby go ogrodzić i posiać trawę. Dowiedziałem się, że komisja chce tutaj utwardzić teren i zrobić barkę. Jest problem. Nie na całości. A ja bym to zrobił wybieg dla psów. Wybieg dla psów? Przepraszam, jest. Nie ma tutaj powiększenia, także jest mi przykro, ale nie zrobię tego. Także ten teren, spółdzielnia wyjęła psówki i zrobiła sobie ten teren. Nie było, nie było. A tutaj de facto zrobiło się zajeżdżanie tego terenu. Powiedziałem pani na dyżurze, że do 15 kwietnia będę miał spotkanie z inspektorem z zieleni i może uda się nam coś zrobić. Nie ukrywam, że ja też na początku mówiłem, żeby to
wysypać czymś i zrobić parking, ale mam teraz więcej wątpliwości, czy nie należałoby tego ogrodzić i zostawić bez możliwości parkowania. Żeby w jakiś sposób wymusić porządkowanie miejsc parkingowych, a nie zajeżdżanie tego. Porządkowanie jest zrobienie tego parkingu z tyłu. Tak, tylko że... Ale w inny sposób nie zrobimy tego. Znaczy komisja proponowała... Przepraszam, pan przewodniczący komisji, proszę. Komisja proponowała, żeby tutaj tylko ten kawałek utwardzić, natomiast resztę zostawić w związku z tym, że mieszkańcy tutaj pragną dużo zieleni, pomimo tego, że komisja analizowała tej zieleni jest tutaj bardzo dużo. To są płuca albertyńskie. Dlatego chcieliśmy tutaj kawałek na te 3-4 miejsca kompromisowo wydzielić, natomiast resztę rzeczywiście posiać trawę i zrobić dla mieszkańców. Ja wiem, że to jest temat trudny. Cztery oddzielały. Szczerze, jakbyśmy zrobili taki, to by był dalej konfliktowy teren. Czyli ani jedni, ani drudzy by nie byli zadowoleni, gdyby był to konflikt. Ja bym wolał zamknąć teren córkami i wtedy mieć tych ludzi niezadowolonych, że tak powiem, zadeptywanie zieleni, bo miejsc parkingowych, jeżeli nie będzie, to ludzie, którzy chcą miejsc parkingowych więcej, powinni być bardziej aktywni. I to jest mój cel, żeby oni byli bardziej aktywni, bo do tej pory to Rada Dzielnicy bierze na siebie pełną odpowiedzialność za wykonywanie nowych miejsc parkingowych, łącznie z tym, że narażamy się na okrutną krytykę ludzi, którzy są z tego powodu niezadowoleni. Ale bardzo mało osób wnioskuje za tym parkingiem. Jest to bardziej, są to bardziej propozycje radnych, prawda? A nie mieszkańców, którzy powinni się w tym temacie wypowiadać przede wszystkim. Tylko my z drugiej strony kierujemy się jakimś tam rozsądkiem, bo wiadomo, że po to jesteśmy tutaj, żeby rozwiązywać problemy, nawet te, które de facto niektórzy traktują, że ktoś inny to załatwi. Spółdzielnia ma wykaz mieszkańców, którzy są przeciwni. O tak, i mówię, była dwójka. Także ja bym nie chciał tam robić awantury o kawałek. Jakbyśmy mieli robić, to już bym wolał cały ten zrobić tak zwanym szutrem, ale nie chcę tego ruszać, bo uważam, że to jest skórka za wyprawkę i będzie więcej problemów. Radne miejsce się nie zgodzi. A na pewno się radne miejsce nie zgodzi. Tyle. A pan Piotrek. Proszę Państwa, jest sesja Rady Miasta w środę. Będzie drugie czytanie planu zagospodarowania przestrzennego dla Bieńczyc. No i podczas pierwszego czytania były uwagi właśnie tam. Wszystkie je odrzucono, tam parking chcą wybudować. Nie wiem, dlaczego pan radny stawowy broni tego planu jak niepodległości, chociaż tutaj nie mieszka. No i po prostu jest to trochę niepoważne, że nie bierze się pod uwagę opinii mieszkańców przy tworzeniu planu zagospodarowania przestrzennego. Druga sprawa trochę nie dotyczy Wieńczyc, ale dotyczy Huty, bo 14 marca zamordowano chłopaka 20-letniego na szkolnym. Tu jest, dzisiaj się pokazał artykuł o tym, jaka jest wielka przestępczość w Krakowie, ile nieletnich popełnia przestępstwa, 14 tysięcy zabójstw i takich różnych zapadów. A w Hucie tylko jedno. Widzi pan, jak bezpiecznie mieszkamy? 14 tysięcy przestępstw stanowiły zabójstwa, gwałty, kradzieże w Krakowie. Kraków miastem strachu. Co trzecie przestępstwo popełnione w Małopolsce ma miejsce w Krakowie. Choć mniej jest kradzieży, włamaniem to przybywa rozbojów, uszczerbku na swobodę zdrowia, spada również wykrywalność. 50% wykrywalności jeszcze spadło. Co prawda 60 tysięcy razy ukarali policjanci, no ale przecież w takim mieście i taki... A proszę powiedzieć, jak Huta, gdzie Huta jest? No, Huta to po prostu w Hucie nie ma żadnych przestępstw. No, pana, bardzo się cieszę. Według pana przewodniczącego. A według mnie? No bo takie pytania zadaję. No bo ja panu odpowiem. Ja mówię o poważnych sprawach, a pan sobie... Ja mówię o... To ja panu powiem. Z mieszkańcami, a pani mówi, że 45 tysięcy nie zapłaci. Konsultacje muszą być. Proszę pana, bo znowu nikt nie przyjdzie i będziecie wybrani, zostaliście przez kilka osób i pan się śmieje. To tak samo jak pan. Nie ma pan żadnego mandatu, rozumie pan? Mam mandat, przeciwieństwie do pana. Kilka osób pana wybrało. Ja nie jestem żadnym radnym ani nikim, nic nie pan nie mówi.
Więc ja mówię o konsultacjach, żeby ludzie przyszli, głosowali. Nie ma co przewracać oczami, bo nie macie żadnego mandatu. Panie, pan startował. Dlaczego pan nie przyznał, że pan startował? Proszę pana, niech pan powie, że pan startował. Pana, jest, tylko pana nikt nie wybrał. Proszę pana, proste. Nie startowałem. Jak, przepraszam, i dowodnie, że pan startował. Nie startowałem. To pokazać listy wyborcze? Nie startowałem. Proszę pana, niech pan nie kłamie, bo pokażę listy wyborcze. Nie miałem zameldowania i tyle. I proszę pana, nie macie żadnego poparcia, bo po kilka procent to jest wstyd. Nie chcecie się konsultować z ludźmi i jesteście zadowoleni. No to róbcie dalej tak jak robicie. Dziękuję bardzo. Ja odnośnie przestępczości chcę powiedzieć, że statystyki policyjne pokazują cztery stare dzielnice, czyli Nową Hutę, Podgórze, Śródmieście i Krowocze. I Nowa Huta jest najbardziej bezpiecznym miejscem, mimo że pokazują, że